Dzisiejsze eksperymenty i dzisiejszy temat związane będą z akustyką. I właściwie na ostatnich zajęciach wykonaliśmy już pierwszy eksperyment, który był eksperymentem akustycznym. Przypomnijmy ten eksperyment. Mieliśmy do dyspozycji kawałek rynny i palnik, który był źródłem ciepła. To ciepło w jakiś dziwny sposób zamienialiśmy na falę akustyczną. Powtórzymy ten eksperyment jeszcze raz. Zapalę palnik. No i teraz rozgrzewam wnętrze tej rury do dość wysokiej temperatury. No i ta rura pięknie gra pod warunkiem, że jest w pozycji pionowej. Państwo mieli się zastanowić, jak to jest możliwe. Jeżeli poszukaliście informacji na temat takich grających rur, no to zapewne znaleźliście takie, jeżeli można nazwać instrumentem, takie rury, informacje o takich rurach, które nazywane są rurami Reicha. Rurami Reicha dlatego, że przypadkowo odkrycia takiej dziwnej właściwości takich rur dokonał pan profesor Reich z Uniwersytetu w Leydzie dawno temu. To nie jest tylko taki kawałek prostej, zwykłej rury. We wnętrzu, jeżeli kamera to będzie mogła pokazać, znajduje się umieszczony, może tą stroną będzie lepiej, znajduje się umieszczony kawałek metalowej, no w naszym przypadku stalowej siatki. Popatrzmy, może kamera będzie mogła zajrzeć do wnętrza tej rury. To jest zwykła metalowa siatka umieszczona tutaj prostopadle, niezbyt daleko od początku rury. I to rozgrzewając tym palnikiem wnętrze rury, tak naprawdę rozgrzewamy tą stalową siatkę. W jaki sposób ta energia zamieniana jest na energię akustyczną? Narysujemy sobie taki bardzo prosty schemat tej rury. To jest rura określonej długości i szerokości, które nie są bardzo istotne. I w pewnym miejscu, tutaj na dole, umieszczona jest poprzecznie metalowa siatka. Jeżeli rozgrzejemy tę siatkę do wysokiej temperatury, może zaznaczę to, że ta siatka jest rozżarzona do czerwoności, no to ta siatka, w takiej pozycji mamy rurę umieszczoną pionowo, ta siatka podgrzewa powietrze. Ponieważ podgrzewa powietrze, no to wiadomo, wiedzą wszyscy Państwo doskonale o zjawisku konwekcji, w tej rurze zaczyna przesuwać się powietrze z dołu do góry. Z dołu pobierana jest porcja świeżego powietrza, a ciepłe powietrze ogrzewane przez tą siatkę nosi się do góry. Wiemy, że powietrze ogrzane zajmuje więcej miejsca, zajmuje większą objętość. Więc wyobraźmy sobie chłodne powietrze, znaczy jest chłodne, które dociera od dołu do siatki, dzięki temu ruchowi konwekcyjnemu, dociera do siatki i w kontakcie z siatką ogrzewa się. W momencie, gdy powietrze ogrzeje się w kontakcie z siatką, powietrze zwiększa objętość. Czyli ta warstewka zimnego powietrza rozszerza się, część oczywiście nad siatkę, ale część pod siatkę. W rezultacie pod siatką powstaje taka warstwa ciepłego już powietrza. No i to ciepłe powietrze zgodnie z tym konwekcyjnym ruchem trafia do siatki, ale ono jest już ciepłe. Dopiero za tą warstewką ciepłego powietrza dociera kolejna warstewka zimnego powietrza, znowu się rozszerza, no i ten efekt się powtarza. Powstają pewne drgania, no i te drgania są wzmocnione w sposób rezonansowy przez tę rurę. W jaki sposób ta rura wzmacnia drgania? No oczywiście w taki, żeby powstała tutaj fala stojąca, a ponieważ mamy do czynienia tutaj z rurą otwartą z dwóch stron, no to najprostszą możliwością powstania tej fali stojącej jest możliwość taka, że będziemy mieli tutaj do czynienia z taką falą, czyli tak naprawdę z połówką fali stojącej, czyli tutaj, jak Państwo widzą, mamy węzeł, a na końcach tej rury, na jednym i na drugim końcu tej rury mamy strzałki. Czyli jeżeli przełożymy to z powrotem na tę naszą rurę, której używaliśmy w eksperymencie, wiemy, że tutaj powstała połówka fali, czyli ten dźwięk, który emituje ta rura, ma długość, fala tego dźwięku, który słyszymy, emitowanego przez tą rurę, ma długość równą podwójnej długości tej rury. Czyli w tym przypadku ten dźwięk, który słyszeliśmy, długość fali tego dźwięku wynosiła około 2,5 metra. Tak więc nasze zajęcia dzisiejsze mają być poświęcone dźwiękowi. Pierwszy eksperyment z rurą Reicha zrobiliśmy, wyjaśniliśmy, na czym polegał. No i musimy sobie uświadomić, że źródłem dźwięku, który, no, była ta rura Reicha, ale tak naprawdę to źródłem dźwięku był słup powietrza zamknięty w tej rurze, w otwartej rurze, zawarty w tej rurze powiedzmy, drgający słup powietrza.
ale źródła dźwięku na ogół kojarzą nam się jednak z czymś innym. Weźmy taki bardzo prosty przyrząd, to jest stalowa blaszka, którą mogę trzymać w ręce, ale mogę także złapać ją tymi uniwersalnymi szczypcami i teraz mogę pobudzać tę blaszkę do drgań. Jeżeli pobudzę ją do drgań, nie wiem, czy będzie to słychać, prawdopodobnie nie, ale jest to bardzo niski dźwięk. Mogę zmieniać częstość tego dźwięku, zmieniając długość tej blaszki. Pewnie dalej niewiele słychać. Wobec tego zrobię pewien zabieg. Zamiast trzymać to w powietrzu, oprę te szczypce o ten drewniany klocek, który będzie pełnił rolę pudła rezonansowego. Ten klocek powinien wzmocnić nam nieco dźwięk. Posłuchajmy. Tak jest bez klocka, a tak jest z klockiem. Mam nadzieję, że tą różnicę słychać. Słychać też, że dźwięk jest na razie niski. Skracajmy dalej tę blaszkę i słuchajmy dźwięku. No, widać i słychać, że im krótsza blaszka, tym wyższa częstotliwość dźwięku. Słuchajmy jeszcze dalej. No i tak dalej, i tak dalej. No w ten sposób na pewno Państwo grali nieraz na żyletce. To jest do zrobienia, to jest właśnie ten eksperyment. Wszystkie te częstotliwości, które tutaj były emitowane, może z wyjątkiem tej na początku, której nie słyszeliśmy, jeszcze raz ją powtórzymy z klockiem. Bez mikrofonu słychać tutaj taki bardzo niski dźwięk, ale jest on już na granicy słyszalności. Jest pewien zakres częstotliwości, który ucho ludzkie jest w stanie słyszeć. Mówimy, że wtedy właśnie o tych takich dźwiękach, które słyszymy, mówimy, że są to dźwięki. Ten zakres jest mniej więcej, rozciąga się, to też zależy osobniczo i zależy też od wieku osobnika, rozciąga się mniej więcej od 20 Hz do 20 tysięcy Hz. Te dźwięki, które tutaj emitowała ta blaszka, mieściły się w tym zakresie. Popatrzmy na taki przyrząd, w którym źródłem dźwięku będzie już nie drgająca sprężysta blaszka, ale takie sprężyste pręty, które zawiesiliśmy tutaj o zmieniającej się długości. Ten pręt drga w ten sposób, no podobnie jak słup powietrza w Różerajka, czyli końce pręta tego drgają, na środku mamy węzeł lub mamy też dwa węzły tutaj i my wtedy mamy całą falę albo połówkę fali wbudowaną w ten drgający pręt. Żeby on mógł drgać i mógł wydawać dźwięk, muszę go pobudzić do drgań. Ja po kolei uderzę w te coraz krótsze pręty i uzyskam coraz wyższe dźwięki. Posłuchajmy. Powtórzymy. Teraz krótszy pręt. Słychać, że dźwięk jest wyższy, jeszcze krótszy. Coraz wyższy. Jeszcze wyższy dźwięk. A tutaj, proszę zwrócić uwagę, właściwie słychać tylko uderzenie. Po uderzeniu nic więcej już nie słychać. Spróbujmy jeszcze na tym najkrótszym pręcie. Też słychać tylko odgłos uderzenia. Natomiast po uderzeniu te krótkie pręty nie wydają już dźwięków. Powtórzmy jeszcze raz ten eksperyment. Ja teraz zrobię to po kolei. Dwa ostatnie uderzenia są głuche. My już tego nie słyszymy, ale przez analogię do tych poprzednich prętów domyślamy się, że te krótsze pręty także drgają, ale drgania tych prętów wykonywane są z częstotliwością większą niż 20 tysięcy herców. Czyli zaliczymy już te dźwięki do ultradźwięków, tego zakresu, którego nasze ucho nie jest w stanie już usłyszeć. Z drugiej strony tych drgających tego zakresu częstotliwości, czyli poniżej 20 Hz, czyli 20 drgań na sekundę, to jest bardzo mała częstość, mamy zakres infradźwięków, których także nie słyszymy. No i infradźwięki wydaje na przykład ta antena samochodowa, która, jak Państwo widzą, drga z częstotliwością kilku herców i tego dźwięku nasze ucho już nie słyszy, ani mikrofon też tego już nie przenosi. Wiemy już mniej więcej, co to jest dźwięk. Właściwie to, co my uzmysławiamy sobie jako dźwięk, to jest wrażenie dźwiękowe, które jest wytworzone w naszej głowie. No ale tym się dzisiaj nie zajmujemy, zajmujemy się tylko fizyką. Źródła dźwięku mogą być różne, tak jak widzieliśmy tutaj drgającą blaszkę, drgający pręt. Mamy tutaj także bardziej profesjonalne źródło dźwięku. Może to być drgająca struna gitary. Op, nie za ładnie zadrgała.
wpływając na prężenie czy długość tej struny, możemy regulować sobie częstość wydawanych dźwięków. Jeżeli robimy to umiejętnie, z poczuciem rytmu i słuchu, możemy zagrać oczywiście jakąś melodię. Ale dzisiaj nie bardzo mamy na to czas. W jaki sposób dźwięk dociera ze źródła dźwięku do naszych uszu? Na poprzednich zajęciach mówiliśmy o oscylatorach harmonicznych, mówiliśmy o falach, które powstają na skutek kontaktu tego oscylatora z otoczeniem, z ośrodkiem sprężystym, który w rezultacie, powodując drgania tego ośrodka, te drgania na skutek sprężystości ośrodka mogą być przekazywane nawet daleko od źródła drgań. Podobnie jest z dźwiękiem. Drgające źródło dźwięku pobudza do drgania cząsteczki powietrza lub ciała stałego, lub cieczy i dźwięk jest propagowany na duże odległości. Popatrzmy na taki eksperyment, w którym przygotowaliśmy syrenę samochodową. Zaraz usłyszymy ten ulubiony dźwięk. Proszę posłuchać, jak ta syrena się odzywa. No, to był nieprzyjemny moment, bo natężenie dźwięku jest bardzo głośne, ale musi takie być, bo teraz zamknę tę syrenę pod kloszem pompy próżniowej. Posłuchajmy, jak będzie słychać tę syrenę spod klosza. Tu już dźwięk będzie stłumiony tym kloszem, ale posłuchajmy. Myślę, że tą syrenę słychać. No i teraz zrobimy taki eksperyment. Włączę tą syrenę na stałe, po czym włączę pompę i wypompuję spod tej pompy powietrze. Spróbuję słyszeć różnicę, czyli słyszeć ten dźwięk i zobaczymy, czy po jakimś czasie on nadal będzie słyszalny. Zaczniemy eksperyment. Podłączam syrenę. Słychać dźwięk. Włączam pompę. Proszę się wsłuchać. No, słyszymy i pompę, ale słyszymy też syrenę. Ja zresztą zaraz pompę wyłączę. Będziemy mieli czystszą sytuację. Łatwiejszą do odsłuchania, jeżeli tak mogę powiedzieć. Jeszcze chwilę poczekajmy. Ten dźwięk syreny przestaje być słyszany. Już słychać w tej chwili właściwie tylko szum pompy. Coś tam jeszcze dobiega spod tego klosza. Za chwilę wyłączę pompę. Dobrze. Zamknę zawór, czyli odetnę teraz ten klosz od otoczenia. Dobrze. Wyłączam pompę. No i słuchamy, czy słychać tą syrenę. Jeszcze trochę słychać, więc jeszcze troszeczkę więcej powietrza wypompujemy. No jednak trzeba powietrze dość dobrze usunąć spod tego klosza. Celem naszego doświadczenia jest przekonanie się, czy powietrze jest niezbędne do tego, żeby dźwięk mógł propagować się z tego miejsca, gdzie jest wytwarzany, ze źródła dźwięku, na zewnątrz. No, spróbujmy posłuchać tego teraz. Zamykamy zawór, wyłączam pompę, pompa wyłączona. Coś tam jeszcze daje się słyszeć, ale spróbujmy posłuchać różnicy. Teraz otworzę zawór i nie zmieniając żadnych innych warunków, pozwolę powietrzu wypełnić ten klosz. Posłuchajmy, czy natężenie dźwięku będzie się zmieniało w trakcie tego doświadczenia. Wpuszczam powietrze. No i myślę, że teraz słychać bardzo wyraźnie, że dźwięk dociera do nas teraz w zasadzie bez przeszkód. Czyli do tego, żeby dźwięk mógł się propagować, ja już tę syrenę wyłączę. Myślę, że ten eksperyment pokazuje, że do propagacji dźwięku niezbędny jest ośrodek sprężysty. Może to być gaz, może to być ciało stałe, może to być ciecz, ale musi to być jakaś materia. Dźwięk w oczywisty sposób nie jest propagowany w próżni. Ponieważ wiemy już, że dźwięk jest falą, pewną mechaniczną falą propagującą się w ośrodku sprężystym, spróbujmy wykonać eksperymenty charakterystyczne dla takiej fali. Znaczy zobaczmy, że dźwięk jest falą. Jeżeli jest falą, no to powinien ulegać dyfrakcji, czyli powinien zaginać się na brzegach obiektów o rozmiarach porównywalnych z długością fali tego dźwięku, powinien ulegać odbiciu, powinien także ulegać interferencji. Te eksperymenty spróbujmy wykonać.
Źródłem dźwięku będzie mały kamerton, który umieszczę we wnętrzu takiej obudowanej tutaj specjalnie puszki, obudowanej materiałem tłumiącym dźwięk. Umieszczę w środku kamerton. Słychać jego cykanie. Umieszczam go na dnie tej puszki. Ja teraz odepnę mikrofon, żeby mógł go precyzyjnie umieścić w odpowiednim miejscu. Z tego mikrofonu będziemy zbierali ten dźwięk. Proszę popatrzeć, że umieszczam mikrofon z boku tej puszki. Źródło dźwięku znajduje się na dnie, czyli ten słup drgającego powietrza, powietrza, w którym zmienia się ciśnienie, którym jest spowodowana fala akustyczna, wydobywa się pionowo do góry. Ale popatrzmy, że mikrofon, który znajduje się z boku tej puszki, nadal odbiera dźwięk. Mogę go umieścić nawet tutaj. I słyszymy, że ten dźwięk do mikrofonu najwyraźniej w jakiś sposób dociera. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Fala akustyczna ulega dyfrakcji, ugięciu na brzegu tej puszki i dociera do mikrofonu. Mogę go umieścić znacznie dalej i nadal słyszymy dźwięk. Dzięki temu, jeżeli ktoś mówi do nas z sąsiedniego pokoju, albo z pokoju nie sąsiedniego, ale odległego, jakimiś dość krętymi połączonego korytarzami, to my i tak go słyszymy, bo dźwięk ulega wielokrotnie po drodze dyfrakcji i odbiciu. Posłuchajmy jeszcze odbicia. To tak, że umieszczę ten mikrofon w określonym miejscu. Słyszymy natężenie dźwięku w pewien określony sposób. Muszę go posłuchać. A teraz użyję lustra akustycznego, czyli kawałka zwykłej blachy. I spróbuję tak ustawić to lustro nad otworem puszki, żeby skierować falę akustyczną na ten mikrofon. Posłuchajmy różnicy natężenia dźwięku. Myślę, że ten efekt jest wyraźnie słyszalny. Czyli, proszę Państwa, fala akustyczna, czyli dźwięk, jest falą akustyczną. No i oczywiście podlega tym samym prawom i możemy obserwować tutaj takie same zjawiska, jakie są charakterystyczne dla innych fal. Pokazaliśmy, że dźwięk może ulegać dyfrakcji, to widzieliśmy w poprzednim eksperymencie, ale spróbujmy dokonać teraz interferencji dźwięku. Wykorzystamy tutaj pewną szczególną sytuację. Źródłem dźwięku będzie ten mały głośnik. Wpuścimy ten dźwięk w szklaną rurę, która tutaj leży na rzutniku pisma. I we wnętrzu tej rury, jak Państwo zaraz zobaczą na ekranie, znajdują się drobiny korka. Dźwięk wpuścimy z jednej strony tej rury, a na drugim końcu jest po prostu założony korek, który zamyka tę rurę. Fala dźwiękowa będzie biegła wzdłuż rury, odbijała się od korka i tak jak już wiemy z poprzednich zajęć, odbija się w przeciwnej fazie, może interferować z falą, która biegnie w tę stronę. Ale pod warunkiem, że te fale będą o odpowiedniej częstotliwości, która dopasuje się do długości tej rury. Zróbmy eksperyment. Wynik nałożenia się tych dwóch fal będziemy obserwowali na ekranie, a tym wynikiem będzie ruchomość tych elementów korka, tych drobin korka, które są w tej rurze, bądź brak ruchomości. W tych miejscach, gdzie fala akustyczna będzie miała strzałkę, ten korek powinien się poruszać i tworzyć jakiś wyraźny taki obraz. W tych miejscach, gdzie będzie węzeł fali stojący, jeżeli uda nam się ją uzyskać, no to w tych miejscach drobiny korka będą nieruchome. Ja będę zmieniał częstotliwość dźwięku, który wpuszczamy do tej rury i zobaczmy, jak wygląda obraz na ekranie. Popatrzmy już na ekran. Widać tam te drobiny korka, które są w tej chwili w zupełnie takim przypadkowym nieładzie. Umieszczamy głośnik z jednej strony tej rury i włączam generator akustyczny. Zaraz będziemy słyszeli dźwięk i w ten sposób oceniali jego wysokość. Popatrzmy na obraz, słuchając dźwięku. Na razie zaczynam od niskich dźwięków, a teraz będę stopniowo zwiększał wysokość dźwięku. Tutaj trafiamy już w jakiś obszar, gdzie coś zaczyna się dziać, ale poszukajmy dalej.
Tutaj już chyba nieco przesadziliśmy z wysokością. Spróbujemy obniżyć jeszcze raz wysokość dźwięku. Może w tym miejscu eksperyment przerwiemy. Widać było, że pojawiają się pewne, o, w tej chwili ten obraz już uległ zniszczeniu, ale pojawiają się pewne oddalone od siebie co jednakową odległość grupy elementów tego korka, które tworzą wyraźny, pewien charakterystyczny obraz. Czyli możemy w ten sposób bardzo łatwo zmierzyć długość fali dźwiękowej, po prostu mierząc odległość od centrum jednego obszaru do centrum drugiego obszaru. Widzimy więc, że dźwięk ulega bardzo ładnie interferencji. Ponieważ, jak widać z wszystkich tych eksperymentów, dźwięk jest falą, możemy pokusić się o wykonanie eksperymentu z względnym ruchem źródła dźwięku i odbiornika, czyli krótko mówiąc, spróbujemy usłyszeć tutaj efekt Dopplera. Tym miejscem, które odbiera dźwięk, jest mikrofon, który mam przypięty tutaj do klapy marynarki, a źródłem dźwięku będzie kamerton, ale taki specjalny, który generuje dźwięk o częstotliwości 2000 Hz. Posłuchajmy, jak on brzmi. Myślę, że ten dźwięk dobrze słychać przez mikrofon. No i teraz musimy sprowokować taką sytuację, w której źródło dźwięku będzie zbliżało się, a później oddalało od tego odbiornika, od mikrofonu. Żeby to wygodnie zrobić, ja odepnę mikrofon na chwilę i położę go tutaj na stole. I od tej chwili źródło będziemy mieli nieruchome, umieszczone na stole. Ja mam nadzieję, że mnie dalej słychać. No i eksperyment wykonamy bardzo prosto. Pobudzę do drgań kamerton i kamerton będzie zbliżał się do źródła, następnie minie to źródło i oddali się w przeciwną stronę. Spróbujmy usłyszeć, czy częstotliwość przy zbliżaniu kamertonu do tego mikrofonu zwiększy się, a w momencie mijania kamertonu i oddalania się tego źródła, czy częstotliwość ulegnie obniżeniu i czy dźwięk obniży się również. Posłuchajmy tego eksperymentu, patrząc, gdzie znajduje się źródło, wiedząc, gdzie znajduje się odbiornik. Na razie uderzę w kamerton. I słuchamy efektu. Mam nadzieję, że to było słyszalne. Jeżeli wiemy już, czego mamy słuchać, powtórzmy jeszcze raz ten eksperyment. Myślę, że efekt zmiany częstotliwości przy zbliżaniu się źródła, a następnie zmiany, ale w przeciwną stronę przy oddalaniu się źródła od odbiornika są w tym przypadku dobrze słyszalne. Wykorzystywaliśmy już kamertony jako źródło dźwięku, ale teraz spróbujmy przyjrzeć się im nieco bliżej i zauważyć pewne istotne rzeczy. Mamy tutaj kilka kamertonów przygotowanych. Większość z nich jest zamocowana na pudełkach. Jeden kamerton, a właściwie dwa kamertony nie są zamocowane na pudełkach. Ten oczywiście został wymontowany z pudełka, jak widać, ale kamertonów na ogół używa się z pudełkiem. Po co to pudełko nam jest potrzebne? Wiemy już, że kamerton jest źródłem dźwięku. Jeżeli uderzę go, ten dźwięk teraz słychać słabo. Dlaczego? No to zaraz zobaczymy, ale domyślamy się, że po uderzeniu te ramiona widełek tego kamertonu drgają. Żeby to zilustrować, wykorzystam piłkę ping-pongową, która wisi tutaj swobodnie na nitce. Pobudzę ten kamerton do drgań. Być może słychać będzie jakiś dźwięk, ale nie za dobrze. Natomiast zobaczymy, czy te widełki drgają, korzystając tutaj z tej piłeczki. Popatrzmy. No jak widać, ta piłeczka jest bardzo intensywnie odbijana przez kamerton, przez drugie ramię tego kamertonu. No to oznacza niewątpliwie, że ten kamerton cały czas wykonuje takie drgania. Te ramiona kamertonu zbliżają i oddalają się od siebie. Popatrzmy jeszcze raz. Nie słychać za bardzo dźwięku, a widać, że energia tych drgań, no, zależy w jakiej fazie tutaj piłeczka trafi w to ramię kamertonu, ale widać, że trafia czasami tak, że to odbicie jest bardzo silne. Czyli kamerton drga mechanicznie, te drgania przekazywane są do środka sprężystego i w rezultacie trafia do naszego ucha i słyszymy dźwięk. Po co nam pudełko do tego kamertonu?
No, po to, żeby go było lepiej słychać. Zróbmy eksperyment, jeszcze raz uderzę w te widełki i słuchajmy, w jaki sposób słyszymy dźwięk, gdy te widełki nie mają kontaktu z pudełkiem i w jaki sposób, gdy mają. Posłuchajmy. Słychać słabo. Teraz dźwięk wzmacnia się. Tutaj nie za bardzo na tym pudełku. Jeszcze raz spróbujmy. Zaczniemy tu. Trochę, ale niewiele. Na tym pudełku bardzo wyraźnie. Na tym? No też, ale najlepiej zdecydowanie na tym pudełku. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że te pudełka mają różne długości. Każdy z tych kamertonów stoi na pudełku o innej długości. No i może, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, posłuchajmy wszystkich po kolei. No, słychać, że uderzając te kamertony od lewej do prawej, uzyskuje coraz niższe dźwięki. Coraz niższe dźwięki, proszę zwrócić uwagę, że coraz dłuższe pudełka. Im niższy dźwięk, tym dłuższe pudełko. No to nie jest przypadek. Posłuchajmy jeszcze raz. Bardzo ładnie grają wspólnie. A więc teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, po co nam pudełko. No, widać już, że niewątpliwie wzmacnia dźwięk generowany przez te widełki. Ale wzmacnia, nie wszystkie pudełka jednakowo dobrze wzmacniały dźwięk tych widełek. Proszę Państwa, tajemnica tkwi w tym, że może zauważyliście, zresztą prawdopodobnie to już wiecie, że to jest pudło rezonansowe, czyli takie pudło, w którym powinna powstać fala stojąca, dzięki czemu emisja dźwięku z tego całego urządzenia będzie następowała z większą mocą. Zwróćcie uwagę, że pudełko kamertonu jest zamknięte z jednej strony i otwarte z drugiej strony. Długość tego pudełka musi być tak dobrana do długości fali akustycznej, którą generują określone widełki, jak słyszeliśmy każde inne, w ten sposób, żeby we wnętrzu tego pudła mogła powstać fala stojąca. Najprostszym rozwiązaniem, najprostszą możliwością jest powstanie tutaj fali o długości 1/4 długości fali. Czyli tam, gdzie jest ścianka, to już wiemy, że tam jest węzeł, czyli tutaj mamy węzeł, a tam, gdzie jest otwarta przestrzeń, tam mamy strzałkę. Czyli tutaj wyglądałoby to tak, że w tym pudle powstaje ćwiartka fali, która tutaj ma strzałkę, a tutaj węzeł. Czyli, proszę Państwa, dźwięk, który słyszymy, ile ma... jaka jest długość fali tego dźwięku, ile takich pudełek? No jeżeli to jest wzmacniacz ćwierćfalowy, czyli w środku jest ćwierć fali, no to długość fali dźwięku, który słyszymy, wynosi 4 pudełka zawsze. Czyli ten dźwięk, który słychać, ma falę o długości równej 4 pudełkom. Oczywiście tyczy się to każdego dźwięku, 4 pudełka takie, a 4 pudełka takie, no to jest różnica. Ale też kamertony te brzmią całkiem inaczej. Ten ma dźwięk wysoki, a ten dużo niższy. Spróbujmy teraz zobaczyć ten dźwięk na oscyloskopie. Może zwrócili Państwo uwagę, że oscyloskop cały czas pokazuje dźwięki, które tutaj generujemy. Pokazuje, ponieważ podłączony jest do niego mikrofon. Ustawmy obok mikrofonu kamerton i wygenerujemy dźwięk, żeby zobaczyć, jaki on ma obraz geometryczny. Popatrzmy. Muszę tutaj podregulować częstość tak, żeby zatrzymać tę falę. Popatrzmy jeszcze raz. Jak Państwo widzą, obrazem tej fali akustycznej generowanej przez kamerton, który słyszymy, jest sinusoida. I to jest bardzo rzadki przypadek. Rzadko które źródło dźwięku generuje pojedynczy, dobrze określony, mówimy, ton. Jeżeli ten dźwięk, który słyszymy, składa się z częstotliwości tylko i wyłącznie jednej, mówimy, że jest to ton. I obrazem takiego tonu jest właśnie sinusoida. Każdy z tych kamertonów generuje ton o innej częstotliwości. Jeżeli użyjemy jeszcze raz kamertonu o częstotliwości 2000 Hz, popatrzmy, jak będzie wyglądał obraz tego dźwięku na oscyloskopie. Znowu go pewnie będę musiał dostroić. Raz go pobudzimy.
widać, że znowu jest to sinusoida, ale znacznie gęstsza, znacznie bardziej tutaj upakowana, jeżeli tak mogę powiedzieć, niż sinusoida generowana przez ten kamerton. Czyli częstotliwość tego dźwięku, tego tonu jest znacznie większa od częstotliwości tego tonu. Postrójmy kamerton jeszcze raz, oscyloskop jeszcze raz do tego kamertonu. Dobrze. I spróbujmy wykonać prosty eksperyment. Mamy tutaj dwa identyczne kamertony o tej samej długości pudełek, czyli kamertony, które generują dźwięki o tej samej długości fali i o tej samej częstotliwości. Ustawmy dwa kamertony naprzeciwko siebie. Może to zrobię tutaj, między nimi postawię mikrofon i spróbujmy przekazać energię z jednego kamertonu do drugiego, czyli uzyskać zjawisko rezonansu. Powinno nam się to udać, bo częstotliwości drgań własnych tych dwóch układów są jednakowe. Możemy też patrzeć na oscyloskopie, możemy spróbować usłyszeć to bez oscyloskopu. Będzie to wyglądało tak, że uderzę jeden kamerton, po czym stłumię drgania tego kamertonu i zobaczymy, czy oscyloskop nadal będzie coś pokazywał. No spróbujmy. Myślę, że to widać. Po stłumieniu drgań tego kamertonu okazuje się, że na oscyloskopie nadal widoczna jest sinusoida, ale ze znacznie mniejszą amplitudą, czyli natężenie dźwięku jest znacznie mniejsze. Skąd pochodzi ten dźwięk? No, jedyną możliwością jest taka, że ten kamerton zaabsorbował część energii i teraz on drga, wysyłając falę akustyczną. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, gdy tłumie ten drugi kamerton, ta sinusoida na oscyloskopie znika całkowicie. Popatrzmy jeszcze raz. Czyli eksperyment wygląda tak. Pobudzamy ten kamerton, tłumimy jego drgania, obserwujemy cały czas oscyloskop i tłumimy drgania drugiego kamertonu. Okaże się, że energia zostaje przekazana między jednym a drugim. Popatrzmy. Myślę, że to i widać, i słychać. Czyli przekazujemy energię z jednego kamertonu do drugiego. Możemy zresztą sprawdzić to za pomocą naszego znakomitego wskaźnika, jakim jest ta piłka ping-pongowa. Możemy ustawić ją za drugim kamertonem. I tak zrobimy. Muszę to ustawić dość precyzyjnie, tak żeby tylko stykała się z widełkami tego kamertonu. No myślę, że jest to dobrze zrobione. Tego kamertonu nie będę w ogóle dotykał. Spróbuję przekazać energię z jednego do drugiego, no za pomocą tego sprzężenia przez falę akustyczną. Popatrzmy. No i widać doskonale w tej chwili, że widełki tego kamertonu drgają, czyli ten przekaz energii dzięki zjawisku rezonansu udaje się tutaj znakomicie. Spróbujmy to jeszcze stłumić. Obydwa kamertony, no i przekażemy jeszcze raz energię z jednego do drugiego. Ten sam efekt widać tutaj na oscyloskopie. Widać, że ten proces rezonansu jest tutaj bardzo skuteczny. Możemy teraz sytuację nieco zmienić, mianowicie za pomocą tak zwanego konika, czyli ciężarka, który mogę założyć na jeden bądź na drugi kamerton, na jedno bądź ramię jednego bądź drugiego kamertonu. Oczywiście, jeżeli zmienię masę, zmieniam nieco częstotliwość drgań kamertonu. Zobaczmy, czy teraz energia zostanie przekazana, czy nie. No jak widać, zmiana, nawet niewielka zmiana częstotliwości drgań jednego z kamertonów powoduje natychmiast wyjście tego układu z rezonansu i energia nie jest już przekazywana w sposób taki efektywny. Jeżeli zmienię nieco mniej, im niżej daje ten ciężarek, tym mniejsze odstrojenie kamertonu od jego właściwej częstotliwości. Popatrzmy teraz. No, piłeczka już zaczyna być niezdecydowana, ale możemy spróbować to jeszcze raz, jeszcze bardziej zwiększyć ten efekt. W tej chwili nadal ten konik pozostaje, ale już bardzo nisko, więc naprawdę niewiele odstraja częstotliwość tego kamertonu. Popatrzmy. No i widać, że rezonans zaczyna, jesteśmy gdzieś na skraju tej krzywej rezonansowej, nie jesteśmy w maksimum, ale gdzieś na zboczu tej krzywej rezonansowej i energia jednak jest przekazywana do drugiego układu. Proszę Państwa, zróbmy teraz nieco inny eksperyment. Spróbujmy popatrzeć na
efekt, o którym już mówiliśmy przy okazji naszych zajęć związanych z drganiami i z falami. Mamy w tej chwili tutaj dwa źródła fal o podobnych częstościach, ale nie identycznych. Spróbujmy zobaczyć efekt równoczesnego nałożenia tych częstości na siebie na oscyloskopie. Korzystając z swego czasu na których zajęciach z lasera i z lusterek, które drgały z różnymi częstotliwościami, widzieliśmy efekt dudnień. Tutaj spróbujmy go zobaczyć na oscyloskopie. Być może to się uda. Popatrzmy. No myślę, że widać, że ta sinusoida pulsuje w pewien sposób z częstotliwością inną oczywiście niż częstotliwość drgań tych kamertonów i słyszymy także taki pulsujący dźwięk. Powtórzmy ten eksperyment. Słyszymy charakterystyczne dudnienie, właśnie dudnienie tego dźwięku, czyli wzmocnienia i osłabienia. Te wzmocnienia i osłabienia są niskiej częstotliwości, całkiem innej niż częstotliwość tych kamertonów. Jeżeli zmienimy nieco mniej częstotliwość jednego z kamertonów, uzyskamy efekt dudnień o niższej częstotliwości. To samo obserwujemy na ekranie oscyloskopu. Jeżeli to odstrojenie będzie duże, no to częstotliwość dudnień wzrośnie. Słyszymy w tej chwili już taki pulsujący wyraźnie dźwięk i widzimy bardzo szybkie pulsowanie tego efektu tej sinusoidy na oscyloskopie. Proszę Państwa, mamy więc tutaj do czynienia z bardzo ładnymi ilustracjami przekazywania i nakładania się i, no, możemy powiedzieć, interferencji dwóch fal akustycznych. A te dźwięki, które do tej pory analizowaliśmy, były to pojedyncze tony. Ale wiemy, że istnieje coś takiego, takie pojęcie jak barwa dźwięku. Barwa dźwięku wiąże się właśnie z tym, że dźwięk, który jest generowany przez różne instrumenty, no brzmi inaczej. Oczywiście no przyczyną jest fakt, że nie są to pojedyncze, czyste tony. Każdy dźwięk generowany przez instrumenty różnego rodzaju, czyli niektóre generują tony, ale niektóre wcale nie. Niektóre dźwięki składają się z wielu tonów, które są ze sobą zmieszane w różnych proporcjach, czy też no, z wielu tonów, czy wielu harmonicznych, czyli wielokrotności pojedynczych dźwięków, które są mieszane w różnych proporcjach. To daje nam barwę dźwięku. Tutaj ułożyliśmy taki instrument składający się z kilku kamertonów. Każdy z nich, jak Państwo już widzieli, generuje inny ton. Popatrzmy, w jaki sposób wygląda efekt na oscyloskopie. Jeżeli użyjemy jednego kamertonu, myślę, że to widać, to jest to nasza pojedyncza sinusoida, pojedynczy ton. Ale jeżeli użyjemy wszystkich kamertonów równocześnie, no to dźwięk, który będziemy słyszeli, będzie miał już inną barwę, a obraz, który zobaczymy na oscyloskopie, będzie to już no, coś innego niż pojedyncza sinusoida. Posłuchajmy i zobaczmy. Słyszymy ładne współbrzmienie wszystkich tonów i widzimy na oscyloskopie coś innego niż pojedyncza sinusoida. Może niech ten instrument przestanie grać, a my użyjemy innych instrumentów i zobaczymy, jakie instrumenty, jakie dźwięki generują te instrumenty. Na przykład weźmy gitarę, no i popatrzmy na dźwięki generowane przez gitarę. Struna nie drga już tak prosto jak widełki kamertonu. No i tutaj możemy generować różne tony. Popatrzmy na oscyloskop i posłuchajmy. Widać, że dźwięk, który słyszymy, jest już czymś innym niż ton. Struna gitary drga w sposób bardziej skomplikowany. Jeżeli użyjemy wszystkich strun równocześnie, no, ta gitara nie jest akurat dostrojona, co może jeden Państwa katował, ale widzimy, że te dźwięki, obwiednia tych dźwięków nie jest już czystą sinusoidą, czyli dźwięk, który słyszymy, ma już pewną swoją charakterystyczną barwę i swój no, oryginalny kształt na oscyloskopie. Użyjmy jeszcze jednego instrumentu. To już jest instrument, w którym właściwie źródłem dźwięku są drgające wargi trębacza. To jest instrument stadionowy.
które jest często używane na stadionach. Popatrzmy, jak wygląda kształt tego dźwięku na oscyloskopie. Widać, że także nie jest to sinusoida i to, co słyszymy, także ma swoją pewną charakterystyczną barwę. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że jesteśmy teraz w sytuacji no, nieco innej. Mamy kamerton, nawet możemy nie znać jego częstotliwości. Tutaj co prawda na każdym jest napisane, z jaką częstotliwość on generuje, ale powiedzmy, że nic o nim nie wiemy. Chcemy dobrać do niego odpowiednie pudło rezonansowe, ale nie wiemy, jakiej długości powinno być. Możemy wykonać bardzo prosty eksperyment, używając no, na przykład takiej szklanej rurki z uchwytem i zanurzając tą szklaną rurkę w wodzie. Jeżeli uda nam się doprowadzić do rezonansu drgań tego kamertonu ze słupem powietrza, który jest zamykany w tej rurze, no to widać, że możemy łatwo regulować sobie wysokość tego słupa wody, słupa powietrza, zanurzając tą rurkę głębiej lub płycej. Natomiast kamerton powinniśmy trzymać gdzieś tutaj nad otworem tej rury, żeby dostarczać do wnętrza tej rury fali akustycznej. Posłuchajmy tego eksperymentu. Ja uruchomię ten kamerton. No i teraz, trzymając nad otworem tej rury, zanurzam rurę coraz głębiej. Szukamy rezonansu. No widać, że nie trzeba było dużo szukać. Powtórzmy jeszcze raz. Ten rezonans jest łatwy do znalezienia. Najwyraźniej rezonans następuje przy takim położeniu tej szklanej rury. Czyli jeżeli zaznaczymy sobie teraz na poziomie wody poziom, do jakiej woda wypełniała tę rurę, no to uzyskamy słup powietrza o takiej długości, możemy to bardzo łatwo zmierzyć i wiemy, że pudło rezonansowe dla tego kamertonu konkretnie powinno mieć taką długość, ponieważ tyle wynosi długość ćwiartki fali generowanej przez ten kamerton. Może, żeby wszystko było jasne, zróbmy sobie taki schematyczny rysunek, jak wyglądała sytuacja. Mieliśmy tutaj wodę. W tej wodzie zanurzaliśmy rurę szklaną do odpowiedniej głębokości. Powiedzmy, że to była ta głębokość, przy której uzyskaliśmy rezonans. Nad szklaną rurą mieliśmy umieszczone drgające, to może zaznaczę tak, że tutaj te widełki drgały, drgające widełki kamertonu. No i słyszymy wzmocnienie dźwięku w momencie, kiedy woda wypełnia tą szklaną rurę do tego poziomu. No to oznacza, że ta odległość to jest nic innego, tylko 1/4 długości fali generowanej przez ten kamerton. Wiemy to stąd, że wiemy już, że wygeneruje się tutaj fala stojąca i to, co słyszymy, jest efektem obecności tej fali stojącej, która tutaj będzie miała węzeł, a tutaj strzałkę, czyli ćwiartka fali akustycznej generowanej przez ten kamerton. Czyli mamy lambda czwartej. Czyli takie pudełko powinniśmy właśnie sporządzić dla tego kamertonu. Gdybyśmy mogli teraz obniżać poziom wody w tej rurze, powinniśmy po jakimś czasie uzyskać kolejne wzmocnienie. Kiedy to będzie możliwe? No wyobraźmy sobie, że ta rura może być tutaj dużo dłuższa. Zresztą może narysuję tutaj to obok. Mamy taką rurę, która ma dużo, jest dużo dłuższa i ma możliwość obniżania tego poziomu wody znacznie bardziej. No i proszę Państwa, pierwszym takim elementem jest, pierwszym tutaj wzmocnieniem, pierwsze wzmocnienie jest możliwe wtedy, kiedy poziom wody jest tutaj, uzyskujemy ćwiartkę fali, poszukajmy następnej możliwości. Następna możliwość, jeżeli tą falę sobie tutaj będziemy rysowali dalej, proszę zauważyć, jest taka, kiedy ponownie tutaj powstanie węzeł, ale to zauważmy, tutaj mieliśmy lambda czwartych, natomiast to już jest, tu jest jeszcze cała połówka fali, proszę zauważyć, są dwie ćwiartki, czyli ta odległość to już jest 3/4 lambda. I dopiero gdy poziom wody opadnie na odległość 3/4 lambda, no to możemy spodziewać się kolejnego wzmocnienia. Zróbmy taki eksperyment. Mamy tutaj przygotowaną taką kolejną rurę. W akustyce, jak Państwo już zorientowali się, mamy bardzo dużo różnych rur. Wykorzystywaliśmy już rurę Rajka na początku naszych eksperymentów, później rurę Kunta z drobinami korka, które były wewnątrz. Taką rurę, taki eksperyment nazywamy rurą Quinkego, a jeszcze dzisiaj na samo zakończenie wykorzystamy rurę Rubensa. Także, proszę Państwa, tych rur mamy dostatek w akustyce.
Proszę Państwa, wykorzystajmy więc tę rurę Quincke'ego do tego, żeby usłyszeć rezonans najpierw dla 1/4 długości fali, kiedy obniżymy ten poziom wody na odpowiednią odległość, a później kolejny możliwy, czyli mniej więcej w tym obszarze 3/4 długości fali. Spróbujmy usłyszeć te dwa rezonanse. Na razie posłuchamy dla ćwiartki. Ja pobudzę kamerton do drgań, ustawię go nad wylotem tej rury i regulując tym naczyniem połączonym z rurą Quincke'ego, będę regulował poziom wody. A my słuchamy rezonansu. Słychać go bardzo wyraźnie. Tutaj, tak jak spodziewaliśmy się, po poprzednim doświadczeniu mniej więcej wypada 1/4 długości fali. I słyszeliśmy wyraźnie rezonans. Teraz będziemy obniżali poziom wody jeszcze niżej, słuchając oczywiście cały czas, czy już osiągnęliśmy tą wartość rezonansową, czy nie, ale w tym celu muszę obniżyć zdecydowanie to naczynie połączone. Poziom wody będzie się obniżał, a my słuchamy, szukając 3/4 długości fali. No, poziomy wody w naczyniach połączonych wyrównały się, a my nie słyszeliśmy jeszcze rezonansu. Czyli jesteśmy jeszcze zbyt wysoko. Musimy obniżyć poziom wody jeszcze bardziej. Ja spróbuję tutaj zdążyć z tym obniżaniem i równoczesnym pobudzaniem do drgań. Teraz słyszymy rezonans. No i akurat minęliśmy ten poziom rezonansowy, że obniżymy to troszeczkę jeszcze poniżej tego. Sprawdzimy, że tutaj nie ma wzmocnienia. A jest jeszcze, jesteśmy blisko tego rezonansu. Ale zrobimy tak, że no, jeszcze trochę obniżymy, a później będziemy podnosili ten poziom wody. Teraz już na pewno zjechaliśmy poniżej tego poziomu rezonansowego, poniżej 3/4, to była mniej więcej ćwiartka, 2/4, 3/4, jesteśmy poniżej tego poziomu. Będziemy podnosili poziom wody, szukając jeszcze raz tego rezonansu. Podniosę to w górę. No i szukamy, słuchamy. Czyżbyśmy byli już za wysoko? Prawdopodobnie tak, ale jeszcze to zmienimy. Jeżeli nam się nie uda, to za chwilę będziemy jeszcze raz obniżali poziom wody. Prawdopodobnie jesteśmy już zbyt wysoko. Proszę Państwa, no to zastosujemy radykalną metodę. Obniżamy poziom wody wyraźnie, słuchając, kiedy nastąpi rezonans. Tu go mamy. Czyli, proszę Państwa, uzyskaliśmy taką odległość, która jest równa 3/4 długości fali. No i możemy to porównać, oczywiście, jeżeli byśmy zmierzyli sobie te odległości, z ćwiartką, którą znaleźliśmy na samym początku. Proszę Państwa, jako ostatnie eksperymenty dzisiaj wykonamy eksperymenty z tak zwaną rurą Rubensa, kolejna rura w akustyce. Ta rura, no tę rurę Państwo widzą, to jest stalowa rura, w której z wierzchu, tutaj w jednym rzędzie, jest nawiercona spora ilość małych otworów, a do wnętrza tej rury tymi przewodami tutaj dostarczany jest gaz propan-butan. Oczywiście, jeżeli wkręcę ten gaz i zapalę tutaj te płomyki na powierzchni, na tej, no, wydobywając się przez te otwory, no, uzyskam coś w rodzaju takiego bardzo dużego gazowego grilla. Ale to nie wszystko, co jest istotne w tej rurze. Bardzo istotną rzeczą jest to, że na prawym końcu tej rury, jak Państwo pewnie to możecie widzieć, został umieszczony głośnik i do tego głośnika mogę dostarczać, no, co sobie tylko żywnie zażyczę, z generatora akustycznego. Mogę dostarczać tam tony, których częstotliwość mogę zmieniać. I tak właśnie będę robił, czyli fala akustyczna z głośnika, podobnie jak w rurze Kunta, było to widoczne, będzie emitowana w głąb tej rury, gdzie biegła przez całą rurę do zakończenia tej rury, tam jest ścianka, która zamyka rurę, odbijała się będzie ta fala i wracała z przeciwną fazą z powrotem w tę stronę. Te fale mogą interferować, jak już Państwo dobrze wiecie. W rezultacie mogę uzyskać tutaj fale stojące przy odpowiednich częstościach, jeżeli odpowiednio dobiorę częstości generowanej fali do długości tej rury.
płomienie, które będą tutaj na górze cały czas się paliły, będą nam wskazywały tę falę, będą nam obrazowały tę stojącą falę. Popatrzmy na razie, jak to działa. Ja zapalę tutaj gaz. Jak widzimy, rozkład ciśnienia w tej chwili w tej rurze jest prawie równy, z wyjątkiem tych dwóch miejsc, gdzie, jak Państwo widzą, należy to skojarzyć z dostarczaniem gazu w tych dwóch miejscach do całej rury. W tym miejscu te płomyki są nieco wyższe, ale nie przejmujmy się tym i spróbujmy zobaczyć, w jaki sposób te płomyki będą reagowały na częstość pewną akustyczną fali, na częstość fali akustycznej, którą zaraz tutaj wygeneruje głośnik. Ja uruchomię rozgłośnik. Zaczniemy od niskich częstości. Popatrzmy, że fala akustyczna wyraźnie wpływa na wysokość płomyków. Może jeszcze nieco mogę zredukować. I zobaczymy, że w tej chwili mamy bardzo ładny obraz. No, tutaj mamy połówki fali. Mamy jedną połówkę fali, drugą połówkę fali i na krańcach tej rury dwie ćwiartki, czyli mamy tutaj de facto półtorej fali, tej, którą słyszymy. Oczywiście długość tej fali przekłada się na, poprzez prędkość dźwięku w propanie-butanie na długość fali w propanie-butanie. Natomiast płomienie obrazują nam coś, tylko pytanie moje jest co? Oczywiście tą falę stojącą, ale proszę zwrócić uwagę, bo tego będzie dotyczyło moje pytanie, z którym Państwa zostawię na eksperymentu. Dlaczego na krańcach tej rury, wbrew temu, co rysowaliśmy zawsze, tam, gdzie mamy ściankę, w tym miejscu mamy strzałkę, bo tutaj płomienie są największe. Czyli nie kończymy węzłem na krańcach tych rur, tylko strzałkami. To jest moje pytanie, które pozostawię Państwu do następnych zajęć. Natomiast zobaczmy, jak będą zachowywały się te płomyki przy dostrajaniu kolejnych częstotliwości rezonansowych i szukaniu kolejnych fal stojących w tej rurze. Zmieniamy częstość. Te płomienie się trochę wyszczerbiły. Wrócą do początku. No i widzimy, że w tej chwili ta fala stojąca ma już znacznie więcej tutaj połówek i ćwiartek. Możemy oczywiście szukać coraz wyższych częstotliwości tutaj. Mamy kolejny bardzo ładny obraz. Troszeczkę zredukować natężenie tej fali akustycznej. No i mamy bardzo piękny obraz. Mamy raz, dwa, trzy, cztery połówki i dwie ćwiartki na końcach, bo na końcach ćwiartki zawsze pozostają. Czyli mamy falę o coraz większej częstotliwości, a więc długość tej fali cały czas się skraca. Jeżeli spróbujemy dostroić to do jeszcze wyższych częstotliwości, zobaczcie, jak piękny jest i regularny ten obraz. Mamy coraz więcej tutaj tych elementów fali stojącej. Muszę popatrzeć, mamy kolejne rezonansowe sytuacje. Obraz jest bardzo regularny. Spróbujmy poszukać jeszcze wyższych częstotliwości. Tutaj znowu możemy nieco zredukować natężenie dźwięku i wyrównać szczerby w płomykach. Już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem połówek kartki. Z tej strony sytuacja jest nieco specyficzna, bo tu jest niedaleko głośnik, ale patrząc na końcówkę rury, tam doskonale widać, że ta rura kończy się, ten obraz kończy się ćwiartką fali. Poszukajmy jeszcze wyższych częstotliwości, można je na pewno znaleźć. Tych połówek i ćwiartek mamy coraz więcej, no jak Państwo się domyślają, możemy dość długo jeszcze tutaj szukać coraz wyższych częstotliwości rezonansowych i uzyskiwać obrazy, które składają się z coraz większych długości tych fal. Ale proszę Państwa, możemy zrobić na zakończenie jeszcze jeden eksperyment. Zanim go zrobię, bo potem już nic nie będę miał okazji powiedzieć, no to proszę Państwa o zastanowienie się do przyszłych zajęć, dlaczego tam, gdzie mamy zamkniętą rurę, na końcach zamkniętej rury, dlaczego obserwujemy strzałki, a nie węzły. A na koniec eksperyment, który nieco wygląda inaczej, bo do tej pory do wnętrza tej rury przez głośnik wpuszczaliśmy ton, i częstość tego tonu mogłem regulować, a teraz wpuścimy tam z tej wieży muzykę.
i zobaczą Państwo, jak reaguje ta rura na muzykę. Jeżeli uda się w czasie tej ilustracji muzycznej, która będzie zapewne dość chaotyczna, chwilami zobaczyć takie regularne obrazy, jak te, które obserwowaliśmy, no to będzie to znaczyło, że ta rura wyłapuje rezonansowo z całego tego szumu, no, jeżeli tak można powiedzieć o muzyce, z całego tej kakofonii dźwięków. Kako, to też nie jest dobrze powiedziane o muzyce, z tej symfonii dźwięków, powiedzmy, że wyłapuje właśnie takie konkretne tony, które udaje się je rezonansowo wzmocnić. Posłuchajmy i popatrzmy, jak reaguje ta i mam nadzieję z odpowiedzią na moje pytanie spotkamy się już na zajęciach. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on a...